Galeria Centrum Nowowłódzkiego Centrum Kultury przypomniała twórczość Mariana Kruczka, artysty zapomnianego, niesłusznie odsuniętego przez instytucje, które powinny dbać o tych najwybitniejszych artystów polskich. Marian Kruczek był artystą niespokojnym, ogromnej wyobraźni. W latach 50., kiedy właśnie tutaj, to był 58 rok, kiedy środowisko artystów nowochódzkich zaczęło się wzajemnie wspierać razem ze swoimi przyjaciółmi, z Jerzym Wrońskim, z Urbanowiczami, z państwem Gabrysiakami, postanowili stworzyć teatrzyk Widzimisię, dzięki któremu mogli trafiać łatwiej do społeczności tu głównie zatrudnionej w Nowej Hucie wówczas imienia Lenina. Ponieważ mieliśmy takie już wcześniejsze doświadczenia właśnie z Marianem Kruczkiem, ten pomysł udało się nam zrealizować i przez okres 3 lat między 58, 9 do 9 i 60 roku ten teatrzyk tutaj zaistniał na ulicy ówczesnej, ulica Demakowa, prawda, teraz się to nazywa inaczej już. Wystawa, która miała miejsce w Nowochódzkim Centrum Kultury, była wystawą, która miała pokazać artystę przekrojowo, to znaczy jego początki aż po ostatnie prace. Myślę, że ta droga, którą mogliśmy dzięki współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak i Muzeum Sanockim, mogliśmy zaprezentować najbardziej spójną, najbardziej klarowną wizytówkę dla artysty, który nie poprzestawał na jednej wybranej technice, czy drodze, czy pomyśle, tylko był ciągle poszukującym. Eskadrilla Niepodległej Rzeczypospolitej. To impreza organizowana w muzeum po raz czwarty. Jest skierowana dla dzieci i młodzieży i związana jest z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Otóż lotnisko Rakowice-Czyżyny było takim miejscem, gdzie niepodległość przyszła w nocy z 30 na 31 października, kiedy to polska załoga lotniska opanowała lotnisko, wywiesiła biało-czerwoną flagę i tak zaczęła się tutaj niepodległość. Czyli de facto w Małopolsce jest to pierwsze niepodległe miejsce i w ogóle pierwsze niepodległe lotnisko Rzeczypospolitej. Nawiązałam kontakt z dyrektorem muzeum i chciałam zorganizować coś, co będzie ciekawego dla młodzieży. Dowiedziałam się, że lotnisko Rakowice-Czyżyny było pierwszym skrawkiem wolnej Polski i to dało mi inspirację do zapoczątkowania Eskadryli Niepodległej Rzeczypospolitej. Chciałam, żeby to była żywa lekcja historii, żeby młodzi niekoniecznie pompatycznie, ale taki w inny sposób mogli odbierać święto niepodległości. Można was zapytać, co wiecie o tej niepodległości? Ośrodek Kultury imieniem Cypriana Kamila Norwida oraz Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zorganizowały akcję adopcyjną kotów na osiedlu Górali 5. Mamy ze sobą kilka kotków, wszystkie są to kotki młode, kilkumiesięczne, które czekają na nowych właścicieli, na dobry dom. Są to kotki oddane przez ludzi do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i mamy nadzieję, że dzisiaj znajdą nowy, dobry dom i nowych właścicieli. Bardzo się cieszymy, że pani adoptuje. No, nie, bo ja chciałam jeść, bo tam w czerwcu, ale tak chciałam, żeby ten się tak powolił, ale widzę, że chyba tęskni za towarzystwem. U mnie są dobre warunki, bo ja mam domek, ale ja w domu będę przebywać.
kotki są zaszczepione. Tak, odrobaczone. Tutaj jest książeczka, tutaj na zdjęcie, na imię, one są odrobaczone i zaszczepione, tutaj jest wszystko. Wiele lat miałam dwa kotki, no w tym roku niestety musiałam się pożegnać z jednym i tak mi po prostu brakuje. Został starszy kotek i chciałam, żeby miał towarzystwo i towarzysza, bo bardzo lubię koty. W wolontariacie jestem od 2 lat. Zwierzętami interesowałam się od dziecka. Zawsze lubiłam się zajmować zwierzętami, jakoś dawało mi to taką radość. Teraz biorę w akcjach adopcyjnych udział co roku w różnych, wielu, również jak z kotami, tak i z psami. No i nie wiem, daje mi to dużą satysfakcję, że mogę pomóc jakoś bezinteresownie. Powiem najkrócej, w czym rzeczy istota, bo na to może ktoś czeka. Nie chodzi o to, by człowiek miał kota, tylko by kot miał człowieka. Niemal założyć się jestem kotów, bo wątpliwości moich to nie budzi, że gdzie jest dom szczęśliwych kotów, tam jest też dom szczęśliwych ludzi. Ja tam z kotami konfliktów nie wszczynam, bo że są ważne, to wiadoma sprawa. Lecz mojej kotce jednak przypominam, że człowiek w domu też ma jakieś prawa.